Thank you Dzień dobry, niedziela 8 rano, więc czas na kolejne nasze cotygodniowe spotkanie. Powiem Wam, że narzucenie sobie takiego podcastowego harmonogramu bardzo dobrze robi na samodyscyplinę. Co prawda, nigdy nie miałem z nią większego problemu, ale i tak ta świadomość, że ktoś tam po drugiej stronie czeka na kolejny odcinek podcastu Retro Comics, sprawia mi wielką radość i najzwyczajniej w świecie motywuje do kolejnego działania. To, że po drugiej stronie ilość odbiorców nie jest powalająca, mi to nie przeszkadza. Wiedziałem, że Retro Comics będzie podcastem raczej niszowym i cieszę się, że choć parę osób mnie słucha. Oczywiście, jeżeli polecicie mój kanał innym osobom, to oczywiście płakać nie będę. Myślę, że od czasu do czasu sięgam tutaj pod całkiem ciekawe tytuły. Ba, możliwe, że jestem jedyną osobą czytającą komiksowe koszmarki sprzed lat więc jeżeli komuś podpowiecie że takie sobie retro komiks tutaj nadaje to z całą pewnością zostaniemy jeszcze większymi przyjaciółmi i będzie to się jakoś kręcić a myślę że i wam i mnie w jakiś sposób o to chodzi dobra dosyć reklamy już na dzisiaj dzisiaj na tapecie czwarta część sagi orków dokładnie bitwa o Tirgaslan to jest pozycja wydana z listopada 2022 roku i na razie zostawmy tyle przez ostatnie kilka miesięcy miałem przyjemność czytać ową sagę choć, no dobrze może saga to zdecydowanie za duże słowo bowiem cała opowieść zamyka się raptem w czterech tomach a właściwie tomikach, bo każde z nich to niecałe 50 stron więc tak, saga to może bardzo umowne określenie natomiast tak czy inaczej przez ostatnie miesiące regularnie do niej zaglądałem. Na blogu systematycznie zamieszczałem opinie, a dzisiaj zapraszam Was na wielki finał. Zanim jednak do niego przejdziemy, słówko krótkiego wyjaśnienia skąd właściwie pomysł, aby na Retro Comics opowiadać o tytule, który wystartował w 2016 roku. To tak hmm, tytułem może delikatnego wstępu, pomysłodawca serii. Pan Michael Paincoffer, tak to się chyba wymawia, bardzo jest dużym fanem twórczości Tolkiena. Jest to artysta, który obraca się, przepraszam, w klimatach takiego typowego fantazy. On ulokował właściwie swoje siły w prezentację bardzo różnych pozycji związanych właśnie z fantazy i ta seria jest dosłownie wypełniona po brzegi takimi retromotywami, bohaterami będącymi kliszami innych, dobrze też nam znanych bohaterów i w ogóle fabuła tej sagi jest zbudowana na klasycznym motywie questu, czyli jest drużyna, jest wielka tajemnica, czy też obietnica zwycięstwa, na końcu drogi, oraz oczywiście, ma miejsce wędrówka naszych bohaterów, obfitująca w ogrom przeszkód, które trzeba po prostu przezwyciężyć. Saga Orków to właściwie nic, czego byście wcześniej nie czytali, ale i tak jest to świetna opowieść. Czystej Wody komiks rozrywkowy. Fabuła. Myślę, że najrozsądniej zrobimy zaczynając właśnie od niej, ale nie będę Wam streszczał wydarzeń przedstawionych we wcześniejszych tomach. Za dużo byłoby tego całego gadania, powtarzania w sumie rzeczy wiadomych, no i nie chcę Was zarzucać spoilerami, choć pewnie trochę nie da się ich uniknąć. A zresztą, fabuła jest bardzo mocno przewidywalna i dobrze żebyście to zrozumieli już na samym początku, nawet przed sięgnięciem po pierwszą część całej tej sagi, powiedziałbym, że fabuła jest nawet mocno stereotypowa, natomiast nie chcę w tym momencie zdradzać jej szczegółów. Jeżeli słuchają mi osoby, które będą dopiero zasiadały do tego komiksu, to na spokojnie, on nie jest długi, przeczytajcie go, wróćcie następnie do tego nagrania, być może zobaczcie. Moje opinie na blogu. Link do tych opinii zamieszczam przepraszam. W opisie tego odcinka. I wtedy na blogu na spokojnie, bez nerwów możecie sobie poczytać o tym, co wydarzyło się wcześniej. Od razu mówię, że wydarzyło się całkiem sporo, ale przede wszystkim to jest rzecz najważniejsza. Powstała czy też ukształtowała się drużyna, bo wiadomo, jeżeli chodzi o historię z Questem, to być może ukształtowanie się drużyny jest najważniejszą częścią, jeżeli chodzi o te konkretne historie fantazy, bo w końcu. W tych historiach ktoś musi walczyć ze złem, a wiadomo, że najlepiej walczy się w drużynie, a już zupełnie rewelacyjnie jest, gdy tak naprawdę ta drużyna składa się z przedstawicieli różnych ras, a takie z reguły właśnie w historiach fantazy. Wiadomo, każda. Zraz posiada jakieś wyjątkowe skile, które pomagają w rozwiązywaniu kolejnych przeszkód. Na przykład elfy dysponują swoimi różnymi mocami. I tutaj oczywiście nie mówię o tym, że pięknie wyglądają, mają wyjątkowe walory estetyczne itd. Ale orki na przykład potrafią skutecznie machać toporami, a ludzie. Potrafił po prostu walczyć i być troszeczkę, troszeczkę irytujący w swoim zachowaniu. I to też taki podział tych cech, tych specjalnych walorów poszczególnej rasie przypisywanych jest w pewien sposób retromotywem, stąd też ta saga orków tutaj pojawia się na tym między innymi kanale. Tak jak kiedyś wspomniałem, będę starał się nawiązywać do komiksów współczesnych, ale mających w sobie jakiś pierwiastek, delikatny retro. Natomiast jeżeli chodzi o samych bohaterów, dostajemy tutaj naprawdę fajną gromadkę. Mamy dwójkę tytułowych bohaterów, którymi są bracia Orkowie o takich dziwacznych, twardych imionach jak Ramar i Babok. Mamy piękną Alanach, czyli Elfkę, arcykapłankę świątyni Szakary oraz mamy Koruina, łowcę nagród, który kiedyś był mocno zakochany i ten wątek kilka razy zostaje podkreślony w komiksie natomiast stracił tą ukochaną i o tej tamtej pory błąka się po tych wszystkich krainach szukając różnego rodzaju przygód zwalczając orki i szukając tak naprawdę swojego miejsca właśnie w tym świecie i tutaj on w pewnym momencie dołącza właśnie do wspomnianej drużyny, która ukształtowała się też w wyniku takiego dziwnego splotu wydarzeń. Bo wiecie, wszystko zaczęło się tak naprawdę od wyprawy wspomnianych braci orków do krainy elfów. Mieli oni za zadanie znaleźć mapę do legendarnego skarbu królewskiego miasta Trigaslan, natomiast... Pech chciał, że owa mapa nie okazała się taką mapą stricte, którą zwykle rozumiemy no, w kontekście mapy, tylko to jest taka mapa znajdująca się w głowie wspomnianej kapłanki Alana. W wyniku tego nieporozumienia Alana zostaje uprowadzona przez naszych orków, natomiast w pewnym momencie pomiędzy uprowadzoną, to znaczy bardzo szybko nawet między Porwaną i porywaczami, zawiązuje się coś na wzór przyjaźni, a w bardzo krótkim czasie, później, dołącza także do nich właśnie ten korwin łowca nagród, i w tym momencie zastępuje zawiązanie właściwej drużyny, która pod koniec trzeciego tomu właśnie trafia do legendarnego miasta Trigaslan i rozpoczyna się finałowe starcie. Zanim jednak do tego starcia dojdziemy, słówko, jeszcze o braciach orkach, czyli o tym ramarze i baboku. Tutaj chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że to jest świetna para. Ona zarówno sprawdza się jako waleczni orkowie, którzy stawiają czoło przeciwnościom losu, machając toporami i wychodząc naprawdę z trudnych sytuacji, ale przede wszystkim są to tacy komiksowi flip i flap. Może oni są bardziej rozgarnięci od flipa i flapa w boju, ale właśnie gdy wówczas, gdy sytuacja Uspokaja się, gdy wieje troszeczkę nudą, zaczynają oni nadganiać całą tę sytuację, wypełniać plansze komiksu różnymi rodzajami, rodzajami, takimi dogryzaniem sobie wzajemnym, pojedynkami słownymi. To jest naprawdę fajnie pokazane. Może nie są to jakieś potyczki specjalnie wyszukane, ale i tak naprawdę świetnie się spisują nasi bohaterowie, jak ta dwójkę orków. Troszeczkę takich delikatnie przygłupich, ale mimo wszystko bardzo sympatycznych. Idźmy dalej. Czwarta i ostatnia część serii. Zaczyna się w momencie, gdy nasi bohaterowie, ci o których przed momentem wam wspominałem, docierają do Trigaslan, odnajdują legendarny skarb oraz stają do walki. Spodłym, nikczemnym i wielce przemądrzałym czarnoksiężnikiem, rurakiem, i jak się dobrze zastanowić, dobrze przyjrzeć, to właśnie ten czarnoksiężnik, rurak, który bardzo mocno wielbi swojego mrocznego pana, czyli czarnego elfa zwanego Margokiem. Uwaga, to wszystko, ta zależność jednego od drugiego, to uwielbienie ruraka, właśnie dla. Margoka, jego taka atencja tego wielkiego czarnego władcy bardzo mocno przypomina zależność, ten schemat zbliżony właśnie do relacji łączonej Sarumana z Sauronem, Mamy tutaj sługę, mamy ducha wielkiego złego oraz oczywiście mamy taki wielki plan przywrócenia tego złego do pełni sił witalnych, tego czarnego, wielkiego elfa. To jest plan Ruraka, sprowadzenie swojego mrocznego pana. Co prawda, tym razem do pełni szczęścia on nie potrzebuje jakiegoś wielkiego pierścienia, ale uwaga, krwi. Bezbronnej ofiary, znaczy nie wiem czy bezbronnej, po prostu krwi ofiary, ale tak jak znaczyłem wcześniej, bardzo dużo istnieje podobieństw pomiędzy właśnie sagą orków a Tolkienem. Może i nawet za dużo, i pewne osoby pewne miałyby wątpliwości odnośnie, czy nie dochodzi tutaj do lekkiego plagiatu, ale tak jak powiedziałem, Michael Paincoffer bardzo wielkim fanem Tolkiena jest. Być może zapożyczał troszeczkę ze świata Tolkiena za dużo, ale tak naprawdę wskażcie mi historię fantazy, ale taką, taką prawdziwą fantazę z elfami, krasnoludami, jakimiś orkami, jakąś misją questem do wykonania, która w jakiś sposób nie nawiązywałaby do Tolkiena. Naprawdę ciężko taką historię fantazy znaleźć i na obronę Michaela Penkofera i troszeczkę scenarzysty Jana Bratensteina tak mam nadzieję się to poprawnie wymawia, dodam, że saga orków momentami ma dużo bardziej okultystyczny wydźwięk niż saga czy też książki po prostu Tolkiena w sadze orków pojawiają się motywy takie jak składanie krwawych ofiar, jakieś przywoływanie zmarłych, przepowiednie okrutne, stare, zapomniane, jakieś zakurzone czarne księgi, a na pewno znajdzie się w tym komiksie jeszcze kilka motywów, o których zapomniałem. I osobiście bardzo lubię takie klimaty, o czym mówiłem Wam wielokrotnie. I troszeczkę naprawdę żałuję, że ta seria nie została bardziej rozbudowana właśnie pod tym kątem. Mam żal, że Pan Pejkofer nie zatroszczył się troszeczkę więcej o szczegóły. Znaczy się. Choć cała fabuła naprawdę jest przyjemnie prościutka i fajnie się spina, to jednak akcja momentami toczy się bardzo szybko. Powiedziałbym nawet, że w zawrotnym tempie nasi bohaterowie przemieszczają się z jednej lokalizacji do drugiej, spotykają mniej lub bardziej groźnych przeciwników, różne poznają fakty dotyczące właśnie tego legendarnego skarbu Trigaslan słuchają jakichś kolejnych elementów przepowiedni, tego jest naprawdę bardzo dużo raz to jest bardziej zbliżone do Tolkiena raz mniej, ale mimo wszystko dla mnie troszeczkę za mało rozbudowane wiem, że to jest komiks, nie książka ale mimo wszystko czegoś mi tutaj zabrakło natomiast cała historia tak jak powiedziałem, bardzo ładnie się spina finalnie dostajemy Cztery tomy, a właściwie tomiki, albo migi, sagi, orków. Przyjemnego tytułu, do którego w sumie przekonała mi osoba zarządzająca wydawnictwem Elemental. Kiedyś, kiedy zaczynałem współpracować z Elementalem, zasugerował mi właśnie jej szef ten tytuł. I powiem, że nie żałuję, świetnie się bawiłem, a tak w ogóle to. Jak zacząłem sobie czytać pierwszy album, to na początku mocno się zdziwiłem, ponieważ spodziewałem się takiego twardego fantazy, bardzo idącego w kierunku Tolkiena, ale takiego pisanego troszeczkę na poważnie. Natomiast, tak naprawdę saga Orków bardzo mocno idzie w dowcip, niemalże. Co druga strona, to jakiś śmieszkowaty gag, żarcik, jakieś zabawne przekomarzanie się Ramara i Baboka, a oprócz tego to przede wszystkim wielka wyprawa, która opowiada o pojedynku dobra ze złem. Ale, jak powiedziałem, jego twórcy tego komiksu nie zapominają o rzeczach takich drugorzędnych, jak taka czysta rozgrywka czysta, oferująca zarówno dowcip, jak i tą poważną wyprawę skierowaną na zwycięstwo dobra nad złem. Po prostu no, wszystko bardzo ładnie to zagrało, więc jak najbardziej polecam ten komiks w waszej uwadze. Dobra, koniec na dzisiaj. Wyszło krócej, ale jak mówiłem kiedyś, kiedyś takie krótsze nagrania także są potrzebne, zwłaszcza gdy czeka działeczka na przykopanie i tak naprawdę zaraz młody będzie mnie prawdopodobnie ciągnął na boisko. Sagę orków polecam. Wydawnictwo Elemental dobrze trafiło z tym tytułem w 2023 roku, kiedy ukazał się czwarty i ostatni zamykający serię tom. Poświęcony właśnie finałowemu starciu naszych bohaterów z przeokrutnym czarnym księżnikiem, a także jego panem. Powinien on trafić głównie do fanów fantazy, ale nawet jeżeli nimi nie jesteście, a szukacie komiksu czysto przygodowego, rozrywkowego, schludnie narysowanego, właściwie tak sobie teraz przypomniałem, że za rysunki odpowiada pan Peter Snajbierg. Jeżeli szukacie takiego właśnie komiksu luźnego, łatwego w odbiorze, dającego dużo takiej czytelniczej frajdy, być może troszeczkę przypominające wam pierwsze wasze wrażenia z lektury Tolkiena, to bardzo mocno polecam wam ten komiks. Jeżeli będziecie mieli sposobność, to naprawdę sięgnijcie po ten tytuł. Myślę, że wam się spodoba, na pewno oderwie od cięższych tematów. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję, Sylwester Kozdroj retrokomiks. Spokojnego tygodnia życzę i do usłyszenia najprawdopodobniej w kolejną niedzielę. Cześć.